To też nie jest łatwa droga i jest na pewno okupiona bólem wielkim, bo, no bo umówmy się, nie zawsze się ląduje na deskę. Często, a nawet częściej ląduje się na jakąś inną część ciała. Zapraszam Was na dobry przelot. Jeśli Wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie częściej i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych rozmowach. Bawcie się dobrze. To zaczynamy w takim razie. Witamy w dobrym przelocie. Dzisiaj sportowiec Wojtek Pawlusiak, niegdyś skoczek narciarski, teraz pro snowboarder, już chyba trochę na emeryturze, a także postać, która opiekuje się sportowcami i też przyszedł opowiedzieć o pewnej akcji charytatywnej dla młodych sportowców wspierających, tak zwana sztafeta charytatywna to się nazywa, więc też o tym, Wojtku, pogadamy, także witam się serdecznie w dobrym przelocie. Cześć Mateusz, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Fajnie, że jesteś, bo też masz interesującą historię, bo jesteś takim właśnie luzakiem, freestylerem, wiesz, spojrzy się na ciebie i od razu widać, że jesteś skaterem, snowboarderem albo surferem, a jednak skakałeś na nartach na początku, nie, w tych obcisłych strojach, więc opowiedz trochę jakby skąd te skoki narciarskie, bo to jest mocno związane z twoimi rodzicami. To prawda, pochodzę z klanu Pawlusiaków, to bardzo taka usportowiona rodzina, wielodzietna również, ale wszyscy praktycznie z rodziny uprawiali jakiś sport, byli na igrzyskach olimpijskich, startowali na tak naprawdę największych imprezach. No i chcąc nie chcąc, można powiedzieć, troszeczkę zostałem wypchnięty też do sportu. Zepchnięty ze skoczni, rozumiem. Tak, dokładnie. Popchnęli mnie po prostu spod progu i powiedzieli, o, nauczyłeś się jeździć na nartach. Właśnie, witamy. Nie, na nartach się uczyłem jeździć przed domem. Takich małych, krótkich, plastikowych w wieku 3-4 lat gdzieś, plus minus. Także moje pierwszy raz stanąłem na nartach właśnie już bardzo wcześnie. Ale ja oczywiście, dla mnie to było naturalne, że ja zająłem się sportem z tego względu, że miałem jakieś takie chyba naturalne predyspozycje do tego, żeby to moje ciało eksploatować właśnie fizycznie. Mm-hmm. No i w ogóle ciekawe jest, bo trenowałeś z tymi wszystkimi wielkimi, którzy teraz skaczą. Z Kamilem Stochem, z Piotrkiem Żyłą, ze Stefanem Hulą, tak? I jako dzieciaki, wszyscy byliście jedną grupą. To prawda. Ja ze Stefkiem, można powiedzieć, zaczynałem. Jesteśmy rówieśnikami. Z Piotrkiem Żyłą mieszkałem w pokoju w internacie, także tak, z Kamilem, z Dawidem, z wszystkimi chłopakami znam się ze skoczni, także tak, my razem trenowaliśmy, razem startowaliśmy w Mistrzostwach Świata Juniorów i tak dalej, więc znamy się jak łyse konie. A czy jak mieszkałeś w tym internacie z Piotrkiem Żyłą, to on już wtedy miał fascynację kiblami i był takim krejzolem? Od zawsze Piotrek był krejzolem, tak, to prawda, potwierdzam. Jak był Piotrek w dzieciństwie? No, jakby to powiedzieć, zawsze był radosny i uśmiechnięty. Nigdy nie widziałem Piotrka smutnego albo zdenerwowanego. Zawsze był raczej radosny i taki... Aha. Poprawiał humor na lewo i prawo. Okej, bo mnie ciekawi też w ogóle koncept, wiesz, skoczka narciarskiego, no bo widzi się was właściwie przez te kilkanaście sekund tam od wystartowania, przez lot i tak dalej. Nie widzi się za bardzo tych treningów i później ewentualnie wywiady. Jaki to jest typ ludzi? Co wy tam robicie? Czy coś odwalaliście w trakcie tych treningów? Czy to też było takie luźne środowisko, jak, nie wiem, wyobrażasz sobie właśnie snowboarderów, czy zupełnie inne? Było to troszeczkę inne środowisko, nie ukrywam, aczkolwiek równie szalone pod różnymi względami. My oczywiście, no jak to młodzi chłopacy, no zawsze się coś tam odwaliło, nie? Jak jeździliśmy na zgrupowania i się znaliśmy, no to tu gdzieś się wymknęliśmy przez balkon, coś tutaj, no wiesz, takie no. Szczenięce wybryki, nie? Okay. Takie trochę, ale wszystko pod kontrolą, nikomu nic się nie stało, okay. Także żyjemy. Nie, bo Piotrek Żyła w jednym z wywiadów powiedział, że kiedyś pijany skakał, w sensie no coś tam jakiegoś kielicha czy szota strzelił. To nie wiem, czy takie rzeczy się robi, czy to pomaga, jakoś tak się czujesz lżej? Nie sądzę, że to pomaga. Może jak ktoś był bardzo zestresowany, to nie wiem, to może miał taki swój rytuał, ale nie sądzę, że to był rytuał Piotrka i raczej skoczkowie takich rzeczy nie robią, aczkolwiek gdzieś tam poza treningami czy poza skocznią, no to już każdy niech się relaksuje jak tam chce, prawda? W granicach rozsądku. A jak byś opisał to uczucie, wiesz? Jak to jest być na tej skoczni, rozpędzać się i wiesz, i lecieć przez te kilka sekund?
To jest niesamowite uczucie. No nie będę tutaj ściemniał. To jest takie uczucie, że czujesz, że kurczę żyjesz, nie? To jest tak, że zwłaszcza kiedy jesteś w dobrej formie i kiedy tak naprawdę nie musisz się bardzo koncentrować na tych skokach, bo to jest ten najfajniejszy moment, bo oczywiście, żeby dojść do pewnego momentu w skokach narciarskich, no to trzeba dużo czasu poświęcić, dużo energii, to są treningi dwa razy dziennie. Profesjonalny sport, jak każdy inny, to są spotkania z psychologiem, ale jak już osiągnie się pewien poziom sportowy, no to wtedy już można, że tak powiem, taką nutkę, delikatną nutkę fanu odczuć w tym wszystkim, bo umówmy się, skoki narciarskie wymagają na bardzo dużym skupieniu i kiedy nie skacze nam się bardzo dobrze, no to my staramy się bardzo skupić i skoncentrować, więc nawet ta koncentracja kosztuje nas wiele, wiele wysiłku i energii. A kiedy jest się w gazie, jak to nazywamy, kiedy jest się w takiej formie, no to słuchaj, to ja nie wiem, jak to się dzieje, ale wychodzisz na górę, siadasz na belkę, puszczasz się i oddajesz dobry skok. Za każdym razem. To tak się dzieje. To jest normalne. I wtedy nie myślisz o tym, co masz zrobić, czy masz tyłek dać delikatnie niżej, czy delikatnie obciążyć może śródstopie trochę bardziej. Po prostu siadasz, jedziesz i oddajesz dobry skok. To tak się dzieje. Tak wygląda gaz, taki łapiesz. Flow, dokładnie. I wtedy naprawdę się tym cieszysz. Wtedy naprawdę się tym cieszysz, bo każdy skok sprawia dużo, dużo przyjemności. To jest tak, że czujesz tak jakby, a zwłaszcza jak ciąga dostajesz pod narty, czyli wiatr pod narty, to czujesz jakby ci tak tyłek, ktoś po prostu, wiesz, chwycił cię za tyłek i cię tak ciągnął do góry za tyłek. To jest niesamowite uczucie. Wow, to dlaczego zrezygnowałeś ze skoków narciarskich na poczet właśnie snowboardu? Właśnie też napomknąłeś o tych szerokich spodniach i o tym wszystkim, nie? No to ja generalnie, kiedy skakałem na nartach, to już tak troszeczkę wkroczyłem w tą kulturę hip-hopu, zacząłem słuchać raperów z Ameryki, nosić szerokie spodnie, jeździć na deskorolce. No i w wieku 13 lat tak naprawdę zacząłem jeździć na deskorolce, więc tam wszyscy nosili wtedy szerokie spodnie. I mnie to się bardzo podobało, tylko że zawsze skakałem na nartach i zawsze miałem dwa treningi dziennie i to jakby nie było, nie można tego było w żaden sposób zamienić. Ale kiedy poszedłem do szkoły mistrzostwa sportowego i poznałem snowboardzistów i oni mnie tak naprawdę troszeczkę popchnęli i pokazali, czym ten snowboarding jest, i ja wtedy zrozumiałem, kurczę, jakie to jest fajne. To jest sport, ale to jest też... Jeszcze wtedy tak nie do końca wiedziałem, bo jeszcze nie znałem tak wielu ludzi, ale już gdzieś tam czułem, że to jest coś więcej niż tylko sport. To jest coś, co pomoże mi przejść przez życie z uśmiechem na twarzy i z wielką radością, bo każdy trik wylądowany to była wielka radość. To tak jak cały czas w tym gazie skakać, no nie? To było tak różnorodne podejście, które można było tak naprawdę zastosować, bo można było jeździć i po stoku, można było jeździć i poza trasą, można było skakać na skoczniach, można było robić triki na poręczach, czy tam w snowparku i tak dalej. Także tam te drogi były praktycznie, no każdy mógł sobie obrać, którą chciał, a w skokach narciarskich była tylko jedna. I wydaje mi się, że ta monotonia sprawiła, że ja po prostu zrezygnowałem ze skoków i poszedłem w snowboarding, bo dawał mi dużo szersze po prostu możliwości tak naprawdę pokazania siebie, a może, nie wiem, ja też... Jakiegoś wyrażania się. Wyrażania siebie, dokładnie. Także myślę, że to był główny taki czynnik, który spowodował, że zacząłem profesjonalnie na desce jeździć. A szerokie spodnie w skokach narciarskich się nie przydają? Że tam, wiesz, większa jakaś taka przestrzeń, która by cię niosła, taki, jak takie skrzydło byś był? Szerokich spodni nie było, ale był kiedyś taki okres w skokach narciarskich, że kombinezony nazywaliśmy skate'ami. Aha. Bo no to z kolei było takie troszeczkę naciąganie tych, można powiedzieć, reguł, z tego względu, że chodzi tak naprawdę o powierzchnię nośną, więc jeżeli my zrobiliśmy z naszego kombinezonu, który był zaraz przy jajkach, prawda, nagle go ściągnęliśmy w dół i zrobiliśmy z niego skate'a, no to
ta powierzchnia tutaj między nogami, między jajkami a kolanami, no to ona niosła, no nie? No to, to były bardzo zabawne czasy, bo wszyscy po prostu jak najniżej ściągali te kombinezony, no nie? Także no, okay. Trzeba było kombinować. Trochę moda. A jest jakaś różnica między, no bo ty rzeczywiście na początku kariery byłeś znany z jibowania tak zwanego, czyli właśnie z poręczy jakichś tam boksów, ale no też miałeś wielkie skocznie na swoim koncie. Jest różnica między tym lotem w skokach narciarskich, a lotem 20-30 metrów na desce? Jest ogromna i główna różnica wynika z tego, że tak naprawdę skocznia do skoków narciarskich jest zbudowana zupełnie inaczej. Ona ma jakby minusowy, można powiedzieć, próg, prawda? A skocznia z kolei snowboardowa ma wybijać do góry, więc no, to jest zupełnie inna specyfikacja, ale no, wrażenie też jest, jakby nie chciałbym tutaj porównywać tego i tego. Jesteśmy w powietrzu i tylko to jest tak naprawdę do porównania, ale wrażenia są zupełnie inne. Okej, czyli jakby próg ze skoczni narciarskiej jest, rozumiem, lekko w dół, tak, skierowany. A tak. Dlaczego nie wybija w górę? Bo to są kwestie bezpieczeństwa, bo byście przelecieli skocznię, czy? Chodzi o to, że jakby nie umożliwiłoby to, podejrzewam, tak dalekich skoków. Z tego względu, że jeden, gdyby próg był powyżej, że tak powiem, zera, no to automatycznie narty, które by się z niego odbijały, no to od razu by wyhamowywały mocno prędkość. Więc tak naprawdę w skokach narciarskich i długie skoki narciarskie polegają na tym, żeby nie wyhamować prędkości, żeby jak najszybciej dostać się nad bulę do tego miejsca, gdzie już, że tak powiem, to powietrze zaczyna nieść. I jak ktoś potrafi to zrobić, czyli nie zwolnić po wyjściu z progu, jak najszybciej dostać się tam i, że tak powiem, nie być zastawiony za nartami, tylko się tam pchać nad narty, no to będzie daleko skakał. I co cię urzekło w snowboardzie, jak już wiesz, no ta kultura, szerokie spodnie mówisz, pewnie jakiś taki ziomalski luz, nie wiem, imprezy, dziewczyny, wiesz, jak wygląda ten snowboardowy świat, nie, którym żyłeś, powiedzmy, ostatnie 20 lat? No, ten snowboardowy świat poniekąd wyglądał trochę tak, jak powiedziałeś. Było tam, nie ukrywam, sporo imprez. Praktycznie po każdych zawodach była impreza. No, ale umówmy się, jakby to nie też do końca chodziło o imprezy. Chodziło też bardzo o relacje, o to, że poznawało się mnóstwo różnych ludzi. Jeździło się po całym świecie, żeby nagrywać te triki, które miało się w głowie, bo my tak naprawdę skupialiśmy się na tym. No, bo są też jakby dwie drogi w snowboardingu. Jedna droga dotyczy bardziej, to jest taka rywalizacja sportowa, a druga droga to tak naprawdę tworzenie kontentu, tworzenie wideo, nagrywanie tych swoich trików, które ma się w głowie, robienie zdjęć, później te wszystkie materiały pokazują się w gazetach. No i to jest tak naprawdę taka druga droga, można powiedzieć. Jeden startuje w zawodach, żeby osiągać te najwyższe stopnie, a drugi jeździ właśnie po całym świecie, żeby nagrywać triki, którymi chciałby się pochwalić, którymi chciałby się wyrazić, które chciałby pokazać, a przy okazji promuje też swoich sponsorów, swoje brandy, no i tym samym też może robić to, co kocha, więc ja obrałem akurat tą drugą drogę, czyli chciałem jeździć, nagrywać i to było piękne. Ja poznałem naprawdę kupę wspaniałych ludzi. Te kontakty zostały do teraz. Tak naprawdę nieważne, czy pojadę do Szwecji, do Sztokholmu, czy Göteborgu, czy gdzieś tam na północ, do Sundsvall, czy do Innsbrucka, czy do Wiednia, Salzburga i mogę tak wymieniać, do Francji, Szwajcarii, Włoch. Zawsze są tam gdzieś ziomale, którzy jak będę potrzebował, to wyciągną rękę. Czy zawsze będzie można gdzieś u kogoś skoczyć na kanapę, się kimnąć, jak się zmęczy i tak dalej, wiesz. To jest kim jeździć i się bawić. Tak, i wydaje mi się, że te relacje, one zostaną już tak naprawdę na zawsze. Zwłaszcza w czasach internetu, gdzie ten kontakt jest taki łatwiejszy, ułatwiony, można powiedzieć.
to wydaje mi się, że będziemy te relacje pielęgnować i one zostaną do końca z nami. Bo mówiąc o tej drodze zawodowej w snowboardzie, to masz na myśli igrzyska olimpijskie, zawody, slalomy, slopestyle pewnie, czyli te takie typowe zawody pod pewnie Mistrzostwa Świata i igrzyska olimpijskie. I się zastanawiam, dlaczego tego nie można właściwie łączyć, bo ty miałeś taki epizod, że chcieli cię zabrać na igrzyska w Vancouver, tak? Ale trenerka ci powiedziała, że musiałbyś zrezygnować właśnie z nagrywania filmów, z jeżdżenia takiego freestyle'owego. Dlaczego? Tak, to było trochę zaskakujące. Wydaje mi się, że wtedy jeszcze czasy nie do końca pozwalały na to, żeby to szło w parze. I też troszeczkę podejrzewam, było to jednak podyktowane jakimiś takimi zasadami i regułami związkowymi, że no, jeśli chcesz jeździć w kadrze, to musisz się do nas dopasować. A ja tak nie do końca się chciałem dopasowywać. Tak ciężko mi było się dopasować do pewnych rzeczy i stwierdziłem, że kurczę, no nie no, dlaczego? Dlaczego mam się dopasowywać? Wolę robić to, co mi sprawia tak naprawdę radość i przyjemność i jakby nie miałem tego ciśnienia. Zwłaszcza, że przez wiele, wiele lat trenowałem po to, żeby rywalizować i nagle później na przykład zacząłem rywalizować ze samym sobą, bo na przykład wylądowanie takiego triku trudnego, no niektóre to była walka no, po kilka godzin. Czasami niektórzy mają walkę po kilka dni z różnymi trikami, więc my już siedząc sobie wygodnie na kanapie i włączając YouTube czy coś, to widzimy już ten ostatni obrazek, nie? To już tą wisienkę na torcie. Nie widzimy tego, jak to było wszystko pieczone, no nie? Także, no, to też nie jest łatwa droga. To też nie jest łatwa droga i jest na pewno okupiona bólem wielkim, bo, no bo umówmy się, nie zawsze się ląduje na deskę. Często, a nawet częściej ląduje się na jakąś inną część ciała. No właśnie jestem ciekaw też tych kulis, bo ja się wychowałem na filmach Travisa Rice'a, nie? Na That's It, That's All, na The Art of Flight, też na jakichś takich waszych rzeczach, jak wiesz, twoje pokolenie właśnie rajderów śmigało. Jak te kulisy wyglądają? Bo faktycznie jest tak, że widzisz obrazek i jest ten smooth, po prostu lot, 30 metrów, ileś tam tych obrotów, lądowanie. Jak wyglądają kulisy nagrywania filmu? Czy to jest tak, że macie w głowie jakąś lokację już ustaloną? Czy to jest jakoś usystematyzowane? Czy bardziej takie spontaniczne? No i jak wygląda właśnie to szukanie najlepszego ujęcia? Ile powtórzeń? Co, jak wiesz, musisz się wspinać sam do góry? Wybudujecie skocznię? Wiesz, jak to wygląda od kulis? Lokacje raczej znamy, z tego względu, że oczywiście zawsze robi się jakiś taki scouting. To nie jest tak, że jest dzień nagrywek i nagle wszyscy wychodzą z domu i zaczynają się, kurczę, rozglądać, gdzie ta miejscówa. Nie, to już tak raczej każdy już wie, co chce robić i gdzie chce iść. Czy to na streetie, czy to gdzieś tam w backcountry. Aczkolwiek jest to ciężka praca, no bo trzeba sobie, tak jak powiedziałeś, wybudować skocznię. Później no, nie zawsze jest możliwość skutera, który cię podwiezie do góry, więc często trzeba dreptać. Jedna gleba potrafi sprawić, że dostanie się jakiś śnieg do gogli, później te gogle zaczynają parować i tak dalej, więc warto też mieć na przykład jakieś zapasowe rzeczy w plecaku, no bo no, jakby nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, nigdy nie wiadomo, jak ta tak naprawdę sesja pójdzie, bo można to zrobić za pierwszym strzałem, wychodzisz, ciach i jest, i jesteś zadowolony, ale czasami, wiesz, pierwszy strzał wylądujesz, ale stwierdzasz, kurczę, no nie czuję tego tak, jakbym chciał to pokazać już dalej, nie? To nie jest ta wisienka, więc idziesz jeszcze raz i wylądujesz delikatnie lepiej, ale to jeszcze nie to. Idziesz jeszcze raz i jeszcze raz, aż wylądujesz tak, że ty będziesz z tym czuł się dobrze. No ja zawsze miałem tak, zawsze cisnąłem do samego końca, żeby czuć się z tym dobrze i dopiero jak ja się z tym dobrze czułem, wtedy już mówiłem, okej, dobra, mamy to. I gdzie to później trafia? W sensie, jaki jest model biznesowy? No bo jak wybierasz taką drogę, no to wy głównie żyjecie z nagrywania kontentu, nie? Czyli dzisiaj trochę chyba jest inaczej niż 15 lat temu, bo wtedy pewnie ludzie chodzili do kina na to albo kupowali płyty. Na dzisiaj masz YouTube, który nie przynosi jakichś monstrualnych dochodów, nie? Więc to sponsorzy, czy jak działa model biznesowy w tym wtedy?
Dokładnie. Jest to wsparcie sponsorów i tak naprawdę bez tego no, nie moglibyśmy tego robić. I też dobrze zauważyłeś, czasy się zmieniły. My kiedyś, kiedy organizowaliśmy, dajmy na to, premiery filmów snowboardowych w kinie Kijów na przykład w Krakowie, czy to produkcje Isen 7, to wtedy wyobraź sobie, Mateusz, że przychodziło 900 osób do kina. Wow. Kino było, wiesz, wypchane, po prostu tam ludzie już nie mieli nawet gdzie siedzieć, to siedzieli na schodach obok. Także to były tego typu czasy. A po tym kinie to 900 osób szło na imprezę, nie? Także było super, ale... tak jak też wspominasz o tym, dlaczego to jest w ogóle możliwe. Ten, tak jak to nazywasz, model biznesowy, no to... Dokładnie. Bez sponsorów byśmy nie dali rady. Oni tak naprawdę dają nam ten travel budżet, z którego możemy korzystać, z którego możemy jeździć i możemy podróżować, ale to w zależności od tego, jak też oczywiście kontrakt jest skonstruowany. Ja miałem zawsze travel budżet plus miałem coś, co nazywało się incentives. I incentives to były takie jakby bonusy za zdjęcie w gazecie. Małe zdjęcie w gazecie to było na przykład tyle. Duże zdjęcie w gazecie to było 150 euro. Okładka w gazecie to było, nie wiem, 300 euro. A okładka w tej gazecie to było 500 euro, a okładka w tej gazecie to było 150 euro. Wiesz, to było wszystko jakby taki śmieszny cennik, menu było. No i tak naprawdę w trakcie sezonu zbierałeś sobie te wszystkie swoje bonusy. Musiałeś się oczywiście starać, musiałeś dobrze żyć z mediami, cisnąć kurcze wywiady, jak najwięcej gazet i na koniec sezonu miało się z tego całkiem przyzwoitą kasę. No tylko oczywiście no... Było to jednak okupione troszeczkę tym, no można powiedzieć, bólem, nie? Związanym z nagrywaniem trików, no bo nie ukrywam, że snowboarding profesjonalny to nie jest spacer po parku, no nie? To nie jest tak, że ktoś myśli sobie, że nawet jak ogląda na YouTubie, że ktoś zjeżdża sobie z górki, ciach, 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 zrobił sobie kilka skrętów i jest zadowolony. Jasne, 10 razy to tak jest, ale 11 się, kurde, lawina, wiesz, urywa i tak naprawdę się stresujesz, bo nie wiesz, czy przeżyjesz, czy cię wyciągną, czy cię nie wyciągną, czy jak to będzie, no nie? Także, no, każdy gdzieś tam sport, podejrzewam, ma jakieś mroczne zakamarki też. A miałeś takie momenty, że byłeś o krok od śmierci, że rzeczywiście śnieg się pod tobą już osuwał? Byłem o krok od śmierci, ale to trochę z innych powodów. No. Akurat nie z powodu lawiny. No, zjechałem z lawiną kilka razy, wiesz, gdzieś tam będąc zasypanym po pas czy coś w tym stylu, ale to jeszcze nie było nic groźnego. No, podejrzewam, że mogłoby być, gdyby ta lawina była delikatnie większa, ale na szczęście nie była. A ja o śmierć otarłem się, można powiedzieć, raz w Szwecji, kiedy spadłem głową w dół na schody z kilku metrów, no to wtedy było trochę sketchy i groźnie. Pojechaliśmy do szpitala, na szczęście okazało się, że tam byłem w miarę przytomny, nie było żadnego wstrząsu mózgu prawdopodobnie, no tylko wielka szrama, nie? Na głowie rozcięta i się lało po prostu wszędzie, krew się lała. Ale też kiedyś na trampolinie, w ogóle śmiesznie, robiłem podwójnego frontflipa i wylądowałem z kolanem tutaj w oku, można powiedzieć, i rozwaliłem tutaj wszystko swoim kolanem. Także też to była ciężka kontuzja, ponieważ groziła mi utrata tutaj wzroku w jednym oku, bo po prostu oko zapadało się do wewnątrz z tego względu, że dno zatoki szczękowej się rozsypało w pył i po prostu nie było supportu tego oka, czyli oko mi po prostu zaczęło gdzieś tam wpadać i była też możliwość, że po prostu stracę wzrok. Oh, fuck. Ale na szczęście widzę. Wow, nie widać, stary, żebyś coś miał. Widać, widzisz, tutaj się tak nie do końca powieka zamyka. Już teraz nie jest źle, no. Ale przez kilka lat... Wiesz, jakbyś mi nie powiedział, to bym w życiu nie zauważył. Wow. Ale to rozumiem, że na trampoliny to też jest jakiś tam element treningu, przygotowania się do skoków, tak? Czy... Tak. Dokładnie. No zwłaszcza teraz to jest nieodzowny element, ale teraz też troszeczkę czasy się zmieniły. Z tego względu, że teraz bardzo popularne stały się poduszki i tak naprawdę teraz już
No w zasadzie już w moich czasach, kiedy ja robiłem to profesjonalnie, to te poduszki właśnie wchodziły i pierwszy raz miałem styczność z taką poduszką, kiedy pojechałem do Nowej Zelandii na taki Red Bull Performance Camp i mieliśmy tam dwie skocznie. Jedna skocznia, były ogromne, nie? To swoją drogą, nigdy na takich wielkich skoczniach nie skakałem, ale no to już były takie skocznie ogromne, że jak je oglądasz w telewizji, to myślisz sobie wow. To już były takie monstra. Jedna skocznia miała lądowanie do poduszki, a druga była lustrzanym odbiciem tej skoczni, tylko już miała normalne lądowanie na śnieg. No i najpierw się skakało tą do poduszki, a jak już się przetrenowało to, co się chciało, no to szło się na tą właśnie i lądowało już na twardy śnieg. Także ja wtedy miałem taki pierwszą styczność właśnie z poduchą. A teraz to już jest normalne. Teraz już, kurczę, wycina się kawałek pajpu i wsadza się tam poduchę, żeby mogli sobie w pajpie skakać i trenować swoje rotacje, obroty i triki właśnie na poduchę. Także, no także świat idzie do przodu. Nie można zostawać z tyłu. Co tu dużo mówić, no. A miałeś jakiś taki moment, nie wiem, metafizyczny, czy taki kontemplacyjny, wiesz, najlepszy twój moment na desce, bo to są też, wiesz, szczyty, piękne widoki, fantastyczne chwile. Jakiś taki, który ci na zawsze zapadnie w pamięć? Bardzo dużo czasu spędziłem na takim lodowcu, który nazywa się nadal Dachstein. To było miejsce w zasadzie najbliżej położone od Polski. I spędziłem tam bardzo dużo czasu, a to jest piękne miejsce. Wwiezie cię tam na górę taka ogromna gondola. Tam są wielkie przepaście i będąc tam na górze, no oczywiście widok rozpościera się piękny, ale ze względu na właśnie ten czas, który spędziłem na tym lodowcu, to miejsce jest jakieś takie na maksa dla mnie bliskie i zawsze, kiedy tak naprawdę wyjeżdżałem tam do góry i już skończyłem jeździć na snowboardzie, no to chwilę miałeś właśnie takiego czasu, że mogłeś tak troszeczkę się zastanowić nad tym wszystkim, co ja tutaj robię i dlaczego i jaki jest tego wszystkiego sens. I to miejsce dawało taki spokój. Patrzyło się z góry na to wszystko i można było odetchnąć naprawdę pełną piersią. Także myślę, że Dachstein jest takim miejscem, że zawsze będzie przynosić mi takie miłe wspomnienia i zawsze będę, wydaje mi się, tam mógł wybrać się i właśnie tak przypomnieć sobie, jakie wtedy były emocje i co wtedy we mnie się działo. A miałeś jakieś takie historie, no bo to jest bardzo właśnie swobodne środowisko. Często jeździcie we freeride'zie gdzieś tam poza trasą, wyszukujecie miejscówki, jakieś rejle, wiesz, schody i tak dalej. Czy ktoś was na przykład jakiś góral gonił ze sztachetami, albo przeskakiwaliście jakieś płoty, albo uciekaliście przed, nie wiem, psami, was poszczuli? A to niezliczona ilość razy, bym powiedział. No to taka trochę, wiesz, taka trochę... Oczywiście, czasem działaliśmy full legalnie i prosiliśmy o pozwolenia, dogadywaliśmy się. No, kiedy robiliśmy jakieś takie poważniejsze projekty, no to zawsze staraliśmy się zachować taki profesjonalizm. Ale jak wychodziliśmy sobie czasem z ziomkami nagrać, kurde, miejscówkę, no to często się zdarzało, że ktoś nas pogonił, komuś to się nie podobało, to jakieś tam wymiany zdań były, coś. No, na szczęście nie trzeba się było szarpać zbyt wiele razy. No, no, no. Ale uciekać trzeba było kilka razy. Tak, w jakiej sytuacji? No bo jak gdzieś tam siedzieliśmy za płotem na przykład i mieliśmy, że tak powiem, zobaczyliśmy, że ktoś się tutaj do nas zbliża, no to zamiast czekać i sprawdzać, kto to i co będzie się działo, no to po prostu pakowaliśmy manatki szybko przez płot z drugiej strony. Słuchaj, masz też dużo doświadczenia i wpadłeś też opowiedzieć o sztafecie charytatywnej, która jest taką inicjatywą wspierającą sportowców młodych. Co to za idea i w ogóle skąd ten pomysł i dlaczego? Tak naprawdę pomysł wziął się stąd, że każdy z nas, sportowców, przechodził tą drogę i podejrzewam, w wielu przypadkach ta droga była bardzo podobna. Może zacznę od tego, że w sztafetę już zaangażowało się wielu niesamowitych sportowców.
od Adama Małysza po fighterów Damiana Janikowskiego, Mateusza Gamrota czy Joannę Jędrzejczyk. Skoczków narciarskich, Piotrek Żyła, czy Maciek Kot, czy Stefek Hula. To oczywiście no, moi przyjaciele ze skoków, więc to normalne, że tam są. ale oprócz nich są też bracia Godziek z rowerów. Jest Inka Januła, Miami Herda. Jest też Maciek Rutkowski, mistrz świata w windsurfingu. Tak naprawdę... Patryk Dudek, żużlowiec, się zaangażował. Asia Jóźwik, lekkoatletka, biegaczka, która będzie za niedługo tutaj też u ciebie. Tak, tak. Tak naprawdę tych sportowców, którzy chcą się zaangażować, jest sporo, ale mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. A tak naprawdę wszystkich nas łączy tak naprawdę ten jeden cel, żeby wspierać tych najmłodszych, żeby im było troszeczkę łatwiej chociaż. I ja bardzo jakby bardzo jestem zadowolony, że jest, no, można powiedzieć, duże zaangażowanie z tego względu, że no, sportowcy chętnie się angażują. Jeszcze dołączył teraz do sztafety Robert Korzeniowski również ze swoją fundacją. Kilku lekkoatletów. Także... To, ja myślę, na czym ta idea polega, nie? Bo to jest w ogóle super, że wy jako doświadczeni sportowcy chcecie wspierać młodzież, juniorów, no bo wiecie też o tych wszystkich problemach, z którymi oni się teraz zmagają, bo wy przez nie przeszliście, nie? I o ile byłoby wam łatwiej, gdybyście mieli to wsparcie, które teraz próbujecie dać, nie? Więc jakby... Co ludzie, którzy to oglądają, mogą zrobić, jak mogą pomóc i jaka jest idea tego projektu? Idea i pomysł wziął się stąd, że każdy gdzieś tam borykał się z problemami na początku kariery. Ja skakałem w dziurawym kombinezonie, Adam się wymieniał nartami z chłopakami, Asia też w tenisówkach tak naprawdę trenowała. Więc tych historii jest bardzo wiele i chcielibyśmy to zmienić. Teraz, kiedy my już przeszliśmy tą drogę, chcielibyśmy sprawić, żeby właśnie tym młodszym pokoleniom było troszeczkę łatwiej. Jak możemy to zrobić? Możemy wejść na link do zrzutki i wpłacić po prostu kilka złotych. Każdy tak naprawdę, każda wpłata będzie no, taką cegiełką, która sprawi, że nagle wybudujemy dla tych dzieciaków, kurczę, solidny fundament, czy tam solidny mur, na którym będą mogli się oprzeć i będą mogli nawiązać walkę z najlepszymi. No bo umówmy się, czasy, kiedy szło się na trening, już się troszeczkę skończyły. Teraz jest cały sztab ludzi, którzy tego sportowca już od najmłodszych lat przygotowują. Więc no umówmy się, jeśli mamy gościa X, który ma pełne finansowanie, a gościa Y, który robi to we własnym zakresie, no to jest nierówny start. I my chcielibyśmy troszeczkę, żeby ten start był jednak równiejszy, żeby właśnie wspomóc te, żeby znaleźć środki, aby te największe potrzeby zostały chociaż w jakimś tam stopniu spełnione. I tak jak w przypadku lekkiej atletyki na przykład, zbieraliśmy na buty do biegania, bo dlaczego? Bo chcieliśmy też dać troszeczkę takiej inicjatywy kibicom, żeby oni również mogli, bo oni również śledząc te dyscypliny, wiedzą, troszeczkę się orientują, gdzie, co i jak, gdzie ta pomoc mogłaby być potrzebna. I idea również jest taka, że to tak naprawdę sportowcy, którzy biorą udział, którzy się angażują w porozumieniu z kibicami, znajdują ten cel, na który będą te środki zbierane. No i właśnie w przypadku lekkiej atletyki to jest obuwie do biegania. W ogóle super w tej inicjatywie jest to, że ona nie jest jakby jednorazową akcją, tylko cykliczną zbiórką na cele, które dopiero się tworzą, które się pojawiają, nie? Więc jak ten proces wygląda? Wy po prostu sprawdzacie, komu co jest potrzebne i raz to jest właśnie obuwie, innym razem, nie wiem, narty, sprzęt sportowy, tak? Czy infrastruktura? Tak. Robimy taki, można powiedzieć, mały research. Rozmawiamy też z zawodnikami i tak naprawdę to oni w bardzo dużym stopniu nam też mówią, jakie są potrzeby w danej dyscyplinie. Więc
zawsze staramy się tak naprawdę znaleźć ten najważniejszy element, który by trzeba było zaopiekować. I no i tak naprawdę w dalszym ciągu wydaje mi się, że jesteśmy na początku drogi i ja bym chciał, żeby sztafeta trwała, ja bym chciał, żeby to stała się akcja cykliczna. My na razie założyliśmy, że to będzie trwało 6 miesięcy. Podzieliliśmy te 6 miesięcy na różne dyscypliny sportu. Teraz kończy się lekkoatletyka w sierpniu, we wrześniu zaczynają się rowery, w październiku będą to sporty walki, w listopadzie będą skoki narciarskie i no mam nadzieję, że w grudniu zrobimy pozostałe sporty zimowe. Chciałbym, żeby jakoś tak to się odbyło. Zobaczymy jeszcze, tak naprawdę nie wymyśliliśmy dyscypliny na grudzień, ale myślę, że zaraz ją wymyślimy. No na razie skupiamy się tak naprawdę jeszcze, żeby tak naprawdę już tutaj dobrze wystartować z rowerami, no bo startują już we wrześniu, czyli można powiedzieć dzisiaj. Naszymi ambasadorami są bracia Godziek, między innymi Maja, Inka. Także mamy super solidnych rowerzystów. No, jeśli słyszą mnie jacyś rowerzyści, to super, gdyby się również chcieli zaangażować i jeszcze nam pomóc troszeczkę. Bo tak naprawdę no to zbieramy dla tych małolatów, którym to wsparcie jest potrzebne. A jakie są właśnie największe wyzwania, z którymi się młodzi sportowcy dzisiaj mierzą w Polsce? To jest tak naprawdę głównie sprzęt, można powiedzieć. I już miałem bardzo ciekawą rozmowę z Mariuszem Cieślińskim, który jest byłym mistrzem świata, nie chcę teraz źle powiedzieć, ale wydaje mi się, że w Muay Thai albo kickboxingu. No generalnie w tych sportach walki. Oprócz tego jest, można powiedzieć, takim lekarzem Betardu Sparty Wrocław, drużyny żużlowej. Aczkolwiek Mario ostatnio powiedział, że, bo my myśleliśmy o tym, żeby kupić rękawice bokserskie, wiecie, tego typu rzeczy, a Mario powiedział, no słuchajcie, to tak nie do końca traficie, z tego względu, że najbardziej zależy nam na tym, żeby to trwało, a tam jest bardzo duża rotacja. Przychodzą dzieciaki, po dwóch, trzech treningach stwierdzają, że to nie jest dla nich i rezygnują. Więc jeżeli my będziemy kupować tak naprawdę te, można powiedzieć, produkty osobiste, no bo rękawice bokserskie, dajmy na to, są takim produktem osobistym, no to przyjdzie dzieciak i po trzech treningach powie, że rezygnuje. No i już teoretycznie nie powinno się używać tych rękawic. Więc Mario zasugerował, że powinniśmy wyposażyć tak naprawdę wszystkie te miejsca, które te kluby mniejsze, które trenują dzieciaki. Kupić im worki takie treningowe, kupić im maty, na których mogą ćwiczyć, kupić im gumy, na których mogą ćwiczyć i tak naprawdę zainwestować w tego typu rzeczy. Więc już tak naprawdę zdradziłem tutaj cel sportów walki. Na to właśnie będziemy zbierać. Będziemy zbierać na wyposażenie wszystkich tych mniejszych klubów w Polsce, gdzie przygotowują się dzieciaki. A jak tak pojeździłeś po świecie trochę, wiesz, no zwiedziłeś prawie cały glob, głównie pewnie górskie tereny, ale jest duża różnica między potencjałem dzieciaków w Polsce i tym, z jakimi muszą się wyzwaniami mierzyć i jak im jest trudno, powiedzmy, ze względu właśnie na brak sprzętu albo infrastruktury, a gdzieś tam za granicą? Jak byś to porównał? No niestety jest to nierówny start, od razu mówię. Tak samo w surfingu, tak samo w snowboardzie, tak samo we wszystkich freestyle'owych, no w większości freestyle'owych tak naprawdę dyscyplinach jest to troszeczkę nierówny start. W snowboardzie zwłaszcza i w nartach, z tego względu, że no dajmy na to, Austriacy mają to pod nosem, prawda? My musimy jechać 900 kilometrów, żeby wyjść z samochodu i mieć to pod nosem. Więc no zawsze będzie nam ciężej. I no jednak infrastruktura w Polsce ma, no daje wiele do życzenia. To mamy świetne miejsca, żeby spędzić sobie super czas, żeby sobie porobić triki, żeby zorganizować jakiś event czy jakieś zawody tutaj lokalne i tak dalej, ale niestety nie jest to infrastruktura, która pozwala na to, żeby się przygotowywać do, no, do zawodów tej najwyższej rangi. Jeszcze nam sporo brakuje, a no umówmy się, jeżeli,
jeżeli cały czas gdzieś trzeba jechać, żeby mieć te warunki, no to to już nie jest to samo, gdzie po prostu wychodzisz z domu i je masz. No poza anteną, jak tutaj przyszedłeś, to troszkę też o tym rozmawialiśmy i powiedziałeś, że ten okres taki tam 14, 15, 16 lat to jest kluczowy, przełomowy okres dla młodego sportowca. Dlaczego właśnie to jest taki ważny punkt kulminacyjny, kiedy albo ci się, wiesz, uda dalej iść, albo nie? Wydaje mi się, że jakby nie jestem, to nie jest żadnymi badaniami potwierdzone. To jest tylko i wyłącznie moje osobiste odczucie, że tak naprawdę w momencie, kiedy dorastamy i tak naprawdę zaczynamy się zastanawiać, jaką drogę w życiu obrać, no to wtedy tak naprawdę stajemy przed tymi dylematami. Czy chcemy to kontynuować, tą ciężką pracę, te ciężkie treningi i chcemy być wytrwali i osiągnąć ten cel, który sobie założyliśmy, no albo gdzieś tam, powiedzmy, zaczynamy się zajmować czymś innym, coś innego nam się spodobało, trafiliśmy do jakiegoś innego środowiska, to inne środowisko ma inne zajawki i może pójdziemy w tamtym kierunku. Także wydaje mi się, że to jest taki ten młodzieńczy, powiedzmy, nastoletni czas, to jest właśnie ten czas decyzji, który tak naprawdę sprawia, czy pójdziemy w lewo, czy w prawo. I wydaje mi się, że to jest tylko takie moje osobiste odczucie. Powiedziałeś też takie zdanie, że w snowboardzie jesteś w 50% spełniony i to takie mocne jest stwierdzenie, myślę, bo gdzieś tam po drodze pojawiła się też twoja córka i właśnie jak to jest z twoim podejściem do kariery, bo podejrzewam, że rekreacyjnie jeździsz, w zawodach już raczej nie. Jest coś, czego nie udało ci się osiągnąć, a bardzo chciałeś? Dlaczego nie czujesz takiego pełnego spełnienia? To nie to, że nie czuję pełnego spełnienia, bo bardzo dobrze się czuję ze swoim snowboardem, tylko było tam kilka takich sytuacji po drodze, gdzie wydawało mi się, że jeszcze mogę. I fajnie by było, gdyby właśnie ktoś jeszcze takiego kopniaka, czy tam dmuchnął skrzydła, czy dał takiego kopniaka na szczęście, to wydaje mi się, że czułbym się lepiej. No zawsze gdzieś tam jest jakiś niedosyt, z tego względu, że no te triki w głowie, one w dalszym ciągu tam są. I wydaje mi się, że ten niedosyt jest spowodowany trochę tym, że być może one nigdy nie zostaną tak naprawdę pokazane, nigdy nie zostaną zrealizowane, nigdy, wiesz, nigdy ich nie zrobię. Być może, ale jeszcze nie powiedziałem, że nie. No, widzę ogniki w oczach, także trzymam kciuki, żeby ci się udało, ale zastanawiam się też, bo narodziny dziecka to jest taki szczególny moment w życiu i trochę zmieniający perspektywę świata. I teraz, czy po narodzinach córki zmieniło się twoje podejście do ryzyka w snowboardzie, w sporcie? Zmieniło się, zdecydowanie. No, to był taki impuls, który mi powiedział, ej, słuchaj, byłeś egoistą, jeszcze dalej trochę jesteś, ale już trzeba, kurczę, otwierać głowę na to, że już jest brzdąc, lata koło, wiesz, koło nóg i tak naprawdę teraz trzeba już powoli tutaj inwestować swój czas i tak naprawdę wszystko właśnie w tego dzieciaka, żeby jego najlepiej do tego życia przygotować, żeby mu pokazać troszeczkę, o czym to jest i tak naprawdę sprawić, żeby bezpiecznie się czuło, ale się nie bało też, żeby wiedziało, że tak naprawdę wszystko jest w jej rękach, że jest kowalem swojego losu i oczywiście no, wszystkie te decyzje, które będzie w swoim życiu podejmować, będą później gdzieś tam miały lub nie miały konsekwencji i tak naprawdę tą ścieżkę życiową gdzieś tam kreowały. Także ja zrobię wszystko, żeby Polcia spróbowała wszystkiego i żeby sama mogła sobie tutaj znaleźć to, co jej najbardziej będzie odpowiadać. Ona już próbuje, bo w wieku 5-6 lat jeździ na desce i chciałbyś, żeby poszła w twoje ślady? Chciałbym. Nie ukrywam, że nie. Chciałbym. Bo to jest piękna przygoda. To jest piękna życiowa przygoda, która trwa i jeszcze podejrzewam będzie trwała wiele, wiele lat. Także no, ja bardzo bym chciał, żeby Polcia poszła w snowboarding. I to znaczy, chciałbym, żeby generalnie zajęła się sportem. Nie mówię, że sztuka mnie nie interesuje, bo też mnie interesuje sztuka i jakby to, że Polcia maluje obrazki i tak dalej, to też mnie bardzo cieszy. Ale jak zrobi backflipa, to lepiej. No,
Nie wiem. Pięknie maluję również, także, także jaką drogę obierze, nie ma znaczenia. Zawsze będę ją wspierał, także, także, także tak. Ale nadal jej nie uczysz jazdy na desce? Wolałbym, wolałbym. Na początku tak, na początku starałem się, żeby, żeby jednak zajmował się tym instruktor z tego względu, że no umówmy się, relacja moja z moją córką jest inna niż mojej córki z instruktorem. To jest jednak, no chodzi jak w zegarku, jak jest instruktor, a jak ja jestem, to bierze, bierze, bierze może sobie pozwolić na więcej. No i też powiedziałeś coś takiego, że ty masz oczekiwania wobec niej, więc uważam, że to jest właśnie bardzo mądre podejście z twojej strony, jak ty się trochę odsuwasz na bok i dajesz jej rozwijać się pod okiem innej osoby, nie? Właśnie dlatego, że jest ten dystans. Czy podejrzewam, że to jest dla niej troszeczkę przeszkoda, bo to nie to, że ja mam oczekiwania. Ja bym bardzo chciał, żeby Polcia miała fan z jazdy na dest. To jest tak naprawdę, do tego dążę. Jeśli Polcia będzie miała fan z jazdy na desce, to ja już wygrałem. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest delikatna blokada, zwłaszcza kiedy jeździ ze mną. Ponieważ zdaję sobie sprawę, Polcia zdaje sobie sprawę z tego, że ja potrafię jeździć na desce i że już coś tam na tej desce osiągnąłem i wydaje mi się, że ona chce mi pokazać, a jak jej się nie udaje, to, to tak troszeczkę, że tak powiem, frustruje ją, się tak. Frustruje, tak, i tak się troszeczkę odwraca, nie? No i ja za każdym razem staram się jej mówić, Polcia, wyluzuj, to jest nic, nic na siłę, nie musimy się śpieszyć z niczym. A ona właśnie, widać, że jest ambitna i widać, że bardzo chce i jak się jej nie udaje, to tak trochę się wkurza i się odwraca i się obraża, ale, ale myślę, że to przejdzie. No pewno, ale to jest myślę, że częsty problem w ogóle w jakichś takich relacjach rodzić dziecko, wiesz, no bo ty z racji tego, co robisz i robiłeś w życiu, samym sobą po prostu możesz wywierać presję na niej, nie? No bo no teraz jest jeszcze malutka, ale jak będzie większa, no to, to zawsze będziesz tym ojcem, który fruwał na desce, nie? Więc konfrontowanie się z tą samą dyscypliną jest trudne po prostu, nie? Więc fajnie, że masz jakieś takie zdrowe podejście do tego i rozsądne, nie? Mam nadzieję. A powiedz jeszcze, bo też starasz się pomagać młodym sportowcom. Wiem, że teraz założyłeś agencję Not Agency, tak? Która ma... To jest co, agencja jakaś taka managementowa? Wy pomagacie... W czym właściwie pomagacie? Bo to jest jakaś taka twoja idea na zasadzie pomóc młodym sportowcom w tym, z czym ja sobie trochę nie radziłem albo miałem kłopoty w dzieciństwie, czy w tej młodości i początkach kariery? Znaczy, zacznę od tego, że tam nie ma tylko młodych sportowców. Tam są generalnie profesjonalni sportowcy z różnych dyscyplin sportowych. Idea była taka, żeby tak naprawdę odciążyć tych sportowców delikatnie z tych wszystkich rzeczy związanych z tak naprawdę z współpracami i z tym, że trzeba te wszystkie organizacyjne rzeczy również ogarnąć. Trzeba powysyłać trochę maili, zanim się dogada jakiś deal i tak dalej. Więc... Więc mnie tak naprawdę najbardziej zależało na tym, żeby korzystając też z własnego doświadczenia, korzystając z kontaktów, które przez swoją karierę pozyskałem, nie chciałem, żeby to wszystko szło na marne i stwierdziłem, że będę reprezentował sportowców, będę polecał ich do różnych kampanii, będę produkował tak naprawdę z nimi content, będę produkował też content dla różnych innych brandów, marek i tak dalej. Kto tylko chce, to jesteśmy w stanie mu wyprodukować najwyższej jakości content z tego względu, że również współpracujemy z topowymi fotografami i operatorami. No, notabene poznanymi też podczas mojej kariery snowboardowej. Więc chciałem to wszystko połączyć i stworzyć taki twór, który będzie, można powiedzieć, takim kolektywem talentów, takim miejscem, gdzie takim gniazdem talentów właśnie, bo Not Agency, rozwinięcie Not to jest Nest of Talents. Mhm. I chciałem po prostu stworzyć takie gniazdo talentów, gdzie dajmy na to jakiś menadżer będzie bo chciał... Bo ludzie może nie wiedzą, to jest twoja ksywa snowboardowa, gniazdo. Tak, to moja ksywa. Mhm. Chciałem stworzyć po prostu miejsce, gdzie... Jeśli ktoś będzie potrzebował czy to uwiarygodnienia swojej marki wśród jakiejś dyscypliny sportu, czy będzie
potrzebował takiego sportowca, bo ma pomysł na jakąś kampanię, no to my tych sportowców mamy i oczywiście jesteśmy w stanie produkować super jakościowe rzeczy. No mamy w tym już też duże i bardzo długie doświadczenie, więc praktycznie jest to dla nas naturalne, żeby robić to na najwyższym poziomie. A też wiemy, co tak naprawdę charakteryzuje sportowców i uważam, że taki influencer marketing sportowy to jest tylko win-win sytuacja z tego względu, że sportowcy są znani z wytrwałości, sportowcy są znani z dążenia do celu, więc jeżeli dajesz im cel, to ten cel będzie zrealizowany. A właśnie się zastanawiam, czy te czasy tych takich cenników, które miałeś, że za to tyle pieniędzy, czy teraz to się już zmieniło i tak nie jest? No bo jednak mam wrażenie, że sportowcy mają więcej bezpośredniego kontaktu ze sponsorami, też swoje własne media typu Instagram, czy jakiś TikTok, czy YouTube, nie? Tak, zmieniło się, to się zmieniło bardzo i teraz tak naprawdę no, można powiedzieć, że gazet drukowanych jest 90% mniej, takich no branżowych, niestety. To jest smutne, oczywiście, bo ja bardzo lubiłem wziąć gazetę do ręki, pooglądać sobie, poczytać te wywiady z tymi... Podotykać papier. Podotykać, mm-hmm. Dokładnie. To było zupełnie tak naprawdę inne odczucie. No te czasy, umówmy się, one... Z drugiej strony, kiedy ostatnio kupiłeś gazetę? No właśnie, dokładnie. Sam trochę się przyłożyłeś do tego, ja zresztą tak samo, nie? Tak, to prawda. No niestety gazety, można powiedzieć, teraz są na YouTubie. No, każdy teraz te strony na YouTubie przekłada. W telefonie. Dokładnie, dokładnie. Czasy się zmieniły, też trochę te media również musiały się dopasować, żeby nie zginąć. Ale to teraz jest łatwiej czy trudniej niż powiedzmy te 15-20 lat temu, jak zaczynałeś? Teraz jest trudniej. Tak? O. Zdecydowanie trudniej. No. Jest trudniej z kilku powodów. Jeden powód to jest na pewno dostęp do informacji, czyli kiedyś tak naprawdę, tak jak zresztą sam wspomniałeś, czekało się na ten film, który na koniec sezonu wychodził i na koniec sezonu widziało się, jakie kto zrobił w tym sezonie triki. I później to była inspiracja, czy oglądało się premiery w kinie i to była inspiracja na to, żeby znowu cisnąć i żeby myśleć o tych nowych trikach. A teraz tak naprawdę te informacje są wszędzie. Każdy rider robi rolki, wrzuca zdjęcia i tak dalej, więc mamy do tych informacji dostęp na bieżąco. No i sami tym samym możemy cisnąć, no nie? Bez tej przerwy. I uważam, że no te czasy, które tak naprawdę pędzą do przodu, no to one były zdecydowanie wolniejsze w czasach DVD, w czasach właśnie gazet. Bo jeszcze to był ten moment, kiedy można było usiąść na chwilę, otworzyć tą gazetę, sobie ją oglądać. A teraz po prostu 3 sekundy już, 3 sekundy, 3 sekundy, 3 sekundy, nawet treści do końca nie zobaczysz, nie wiesz do końca, o czym ona jest i już jesteś gdzieś tam dalej, więc no te czasy są uważam pod kątem, wiesz, pędu to jest normalne, ale pod kątem też tak naprawdę sprzedania siebie są trudniejsze, bo no umówmy się, no każdy też profesjonalny sportowiec musi umieć siebie sprzedać, więc kiedy dany menadżer widzi tych wszystkich ludzi, którzy te triki wrzucają i przychodzi nagle do niego XYZ i mówi, no chciałbym być u was w teamie, a on widzi, że jest 15 gości tutaj z okolicy, którzy potrafią te rzeczy robić, a jest 5 jeszcze, co potrafią lepiej, no to powie, sorry, ale to nie jest ten czas, albo przyjdź kiedy indziej. Więc wydaje mi się, że jest ciężej w tych dużo czasach. Dużo większa konkurencja z tego powodu. Tak. Konkurencja jest dużo większa właśnie też między innymi przez ten dostęp do informacji, ale tak naprawdę no... Czy mam wrażenie, że tak jest w każdej dziedzinie, nie tylko w sporcie, że z jednej strony próg wejścia jest mniejszy, no bo masz szeroki właśnie dostęp do informacji, łatwiej się pokazać, bo każdy może wrzucić filmik do internetu, ale z drugiej strony przez to jest olbrzymia konkurencja, jest mnóstwo ludzi na bardzo wysokim poziomie, czy to w muzyce, czy w aktorstwie, czy w sporcie właśnie. No i tylko ci najlepsi chyba zgarniają śmietankę, nie? Że ten dół ma się gorzej, a góra ma się lepiej. Dokładnie tak jest. No, to jest normalna kolej rzeczy, niestety. No ale jakby
Dobrze, że ci, którzy mają troszeczkę gorzej, w dalszym ciągu mają motywację i ten drive do tego, żeby jednak jechać w górę i nawiązać walkę z tymi najlepszymi. No bo tak naprawdę, no umówmy się, można żyć ze sportu, ale można żyć ze sportu, nie? Także to wszystko jest też zależne od danej osoby i od tego, czy faktycznie się przykłada, czy faktycznie ma te klapki na oczach i po prostu bez oglądania się za siebie po prostu dąży do realizacji celu. No. A ty żyłeś, czy żyłeś ze sportu? Ja żyłem ze sportu. Żyłem, czerpałem garściami i wydaje mi się, że w dalszym ciągu to troszeczkę tak zostało. Na szczęście nie musiałem gdzieś tam, wiesz, iść na etat. Aha. Czyli w dalszym ciągu mam tą swobodę, że jak jest za dwa dni warun na Bałtyku i są fale, no to mogę wsiąść w samochód i pojechać. Bo to się pewnie zarobki tego typu sportowców jak snowboarderzy, to się liczy, podejrzewam, rocznie, nie? No bo jakby miesięcznie nie jesteś w stanie tego policzyć, no bo masz lepszy, gorszy miesiąc i tak dalej. Ale ile, powiedzmy, taki topowy rider w Polsce w najlepszym swoim roku, w szczycie kariery zarabia rocznie, a ile taki, powiedzmy, zagraniczny, nie wiem, w Stanach? W Polsce to muszę powiedzieć, że w tych czasach to nawet nie wiem, ale... No. A za twoich czasów, nie wiem, twój najlepszy rok na przykład w szczycie kariery w rok to jest, nie wiem, 200-500 tysięcy rocznie? No, takie najlepsze sezony to było ponad 200. Aha. Wszyscy tak naprawdę sponsorzy, plus te nagrody z zawodów i tak dalej, no to euro. Było już, to już było ponad 200, ale... Ale euro? Nie, niestety nie euro. No. Ale... No umówmy się. To też inny pieniądz w tamtych czasach, nie? Też, jasne. Ale sportowcy snowboarderzy, na przykład ci topowi snowboarderzy, to są wielkie gwiazdy. To są wielkie gwiazdy, formaty tak naprawdę światowe, więc oni już z samych kampanii tak naprawdę reklamowych zgarniają bardzo dużo kasy. A tak naprawdę... parę milionów dolarów rocznie, podejrzewam, lekko, nie? Ci topowi no. Na luzie. Jeżdżą Ferrarkami i Lamborghini, także stać ich. Wow. No właśnie, to jest jednak ta skala. To jeszcze kończąc, mój drogi, wyjaśnij ksywę gniazdo. No gniazdo wzięło się stąd, że kiedy byłem młodszy i trenowałem z chłopakami skoki narciarskie, no to wszyscy tak naprawdę byli krótko ścięci, a ja jako jedyny miałem długie włosy i nigdy ich nie ściąłem i zawsze mi mówili włosy jak gniazdo. A jak trafiłem do szkoły mistrzostwa sportowego do Zakopanego, to nie mówili gniazdo, tylko gniozdo. No bo to oczywiście gwara góralska. I skakałeś w tych długich włosach na skokach narciarskich? No pewnie. Czyli miałeś taką pelerynę po prostu. No, kucyk. Koński ogon wtedy, w tamtych czasach. Słuchaj, czego ci życzyć w takim razie na pożegnanie? Bo jeszcze jakichś wysokich lotów i trików? Pewnie, śmiało. Połamania desek, nie wiem, połamania nart. Wszystkiego tak naprawdę można życzyć. Albo stabilnych fal, bo no tak, każdy snowboarder jest też surferem zawsze, zazwyczaj. No, myślę, że to jest taka w miarę naturalna droga, że tak naprawdę prędzej czy później snowboardista też zaczyna surfować po falach. Tak. No jeśli mam jeszcze tutaj dwie minutki, to też mogę chętnie o surfingu powiedzieć dwa słowa, z tego względu, że... Właśnie, bo jak wchodziłeś, mówiłeś, że w Polsce surfujesz, co jest raczej takie, nie wiem, przynajmniej mnie zaskakuje. Wiem, że ludzie próbują, ale nie wyobrażam sobie Bałtyku i surfingu jednocześnie. Windsurfing tak, kite też, ale normalny surfing? Da się. Owszem, da się w Polsce na Bałtyku surfować, jest kilka spotów. Ja właśnie dwa dni temu udało mi się kilka fal złapać. Nie były to jakieś szczególnie wielkie fale, ani super równe i tak dalej, bo Bałtyk ma to do siebie, że no raz, dwa, może trzy razy w sezonie jest taki świetny warun, że jest naprawdę, naprawdę topowo. Tak jak na miejscówkach gdzieś tam, wiesz, gdzie na YouTubie oglądamy te fale. No to takie fale w tym sezonie były dwa tygodnie temu. I mnie to ominęło niestety. Ale najgorzej. Nie jesteś w stanie tego przewidzieć, więc sobie tam koczujecie na tej plaży, patrzycie w głębi oceanu. Troszeczkę jesteśmy w stanie to przewidzieć. Jak się okazuje, że jest jakiś duży sztorm gdzieś tam na środku Bałtyku, no to prędzej czy
później ta fala zostanie przywiana, że tak powiem. Okay. Ta masa wody przyjdzie prędzej czy później do brzegu, no i wtedy się robią fale i są tak jeden, dwa, czasami trzy dni, czasami nawet dłużej. A jeszcze jak się połączy z odpowiednim wiatrem, czyli z takim, który wieje od brzegu do morza, no to ta fala robi się idealna wtedy. Bo to jest takie combo, które sprawia, że ten surfing jest wtedy najlepszy. Czyli offshore, który sprawia, że po prostu on, tak można powiedzieć, wyrównuje tą wodę, nie? Wyrównuje tą wodę między falami, czyli no miałem już na Bałtyku kilka takich sesji, gdzie miałeś wrażenie, jakbyś po szkle po prostu, wiesz, płynął. Tam nie było żadnej muldy, po prostu był jak stół i ta fala się delikatnie budowała i sobie po niej po prostu płynąłeś. A dlaczego surfing? Z tego względu, że jest to niesamowity sport. Jest to sport, który sprawi, że będziesz w dobrej formie do końca życia. Jak będziesz surfował, to będziesz w dobrej formie do końca życia. To jest niesamowicie... Taki ogólnorozwojowy sport? To jest sport bardzo ogólnorozwojowy, ale to jest też sport taki, który jednak oprócz tego, że rozwija cię fizycznie, potrafi też stworzyć z ciebie taką mocną psychicznie osobę. W jaki sposób? Bo musimy... Tak naprawdę walczyć z wieloma rzeczami tam. Musimy zachować spokój, musimy nauczyć się cierpliwości, musimy nauczyć się tak naprawdę tego dobrego wyboru, no bo surfing można bardzo również porównać takiego zwykłego życia. Jeżeli będziemy się po wszystko schylać, no to za chwilę rozborą nas plecy. Tak samo jest w wodzie. Jeżeli będziemy próbowali atakować każdą falę, no to za chwilę stracimy siły i już nie będziemy w ogóle w stanie pływać. Więc surfing też uczy troszeczkę tego wyboru. Tego, że nie trzeba lecieć po prostu i gonić na pałę, tylko zaczekać, zrobić krok wstecz, zobaczyć, jakie są możliwości, sprawdzić i tak naprawdę wybrać tą najfajniejszą. Bo dokładnie tak samo jest w morzu. Trzeba po prostu czekać, aż ten set fal przyjdzie. No i później widzimy pierwsza, może nie, druga, może nie. Trzecia wygląda super, a czwarta jeszcze lepiej. No to zaczekam i puszczę tą trzecią. Niech sobie, kurde, kumpel ją weźmie, ale ja zaczekam na tą czwartą, bo wydaje mi się, że jest najlepsza. I wydaje mi się, że w życiu i w biznesie to są też takie rzeczy, które są bardzo pomocne. Żeby czasami odpuścić, no bo prędzej czy później przyjdzie ta dobra opcja i wtedy ją, że tak powiem, wydusimy i pojedziemy na niej jak, wiesz, jak na fali ją, jak cytrynkę wydusimy. Także wydaje mi się, że tutaj też można wiele takich porównań z surfingiem do takiego życia, no można powiedzieć, zwykłego i biznesowego znaleźć. A oprócz tego surfing sprawi, że będziemy naprawdę długo mogli cieszyć się z ujeżdżania fal. No bo umówmy się, w Polsce surfing jest jeszcze takim młodym sportem, ale na świecie jest to już sport, który na dobre, że tak powiem, się zadomowił, głównie w sercach tych wszystkich ludzi surferów. I ten, kto raz spróbuje surfingu, już nigdy nie odpuści. Także jak się zobaczymy za 40 lat na Sri Lance albo gdzieś na Bali, zapraszam. Będziesz surfował. To ja tam będę w dalszym ciągu surfował. Będziesz miał swój beach bar na Sri Lance. Spełnienie marzeń. Pożyczał deski. Okej. Okay. To cię odwiedzę tam, obiecuję. Zapraszam. Wojtek Pawlusiak, bardzo ci dziękuję za inspirujące spotkanie i fantastyczne opowieści i o snowboardzie, i o surfingu, i o też waszej sztafecie charytatywnej. Także link znajdziecie w opisie. Polecamy wspierać. Dzięki. Bardzo dziękuję, Mateusz, za zaproszenie. Super miło i przyjemnie tutaj się spędzało dzisiaj czas. Żółwik jeszcze surferski. Piona. Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.